W środę, 19 czerwca, w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się bardzo ważna, bo absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. To jest bardzo wyjątkowa sesja, ponieważ sesja absolutoryjna, czyli podsumowujemy wykonanie budżetu za rok 2023 i na ten temat wypowiadają się zarówno radni, ale przede wszystkim Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna. Ten budżet został wykonany w naszym przypadku w ponad 100% w przypadku dochodów, natomiast przy wydatkach ograniczyliśmy te wydatki i został wykonany w 90%. Poza tym to jest taki budżet, w którym mnóstwo pieniędzy wydaliśmy na inwestycje. Oczywiście mi zawsze trudno mówić o inwestycjach w danym roku budżetowym, ponieważ inwestycje zazwyczaj są realizowane w dłuższej perspektywie niż w tych 12 miesiącach danego roku kalendarzowego, ale to bardzo wiele inwestycji i tych drogowych, takich wspierających bezpieczeństwo, ale też miękkich środków i miękkich projektów, które realizowaliśmy w naszych szkołach, przedszkolach, Centrum Kultury. To był bardzo trudny rok, bo konsekwencja i troszkę po-covidowa i wciąż borykamy się z wszystkimi konsekwencjami, które związane były z wojną na Ukrainie, ograniczenie w dużej mierze dochodów własnych gmin przy bardzo dużym wzroście wydatków. To sprawiało, że to był trudny budżet do zarządzania, trudny właśnie w tej sferze wydatków, ale udało się to wszystko spiąć w ostateczną całość. Mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. To wykonanie budżetu pozytywnie zostało również zaopiniowane przez poprzednią komisję rewizyjną, ale i obecną komisję rewizyjną już nowej kadencji. No i dzisiaj nic już innego nie pozostaje, jak tylko podziękować za udzielenie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza za wykonanie właśnie tego budżetu 2023 roku. A tymczasem jesteśmy w roku 2024 i tak naprawdę już na połowie tego roku nie zwalniamy tempa, realizujemy inwestycje w mieście, głównie inwestycje drogowe, ale za chwilkę rozpoczynamy bardzo ważną z punktu widzenia miasta inwestycję w postaci zagospodarowania budynku na Kościuszki 6A. Tam ku naszej wielkiej radości powstanie 25 pierwszych nowych mieszkań komunalnych w naszym mieście, na dole z dużą salą senioralną. To taki pierwszy etap. Wiemy, że dzierżoniowskie TBS-y również za chwilkę dokonają wyboru wykonawcy w celu wybudowania budynku TBS-owskiego naprzeciwko netto. Pierwszy budynek z 32 mieszkaniami. Nasi mieszkańcy są zainteresowani zamieszkaniem w takich budynkach i w takim mieszkaniu. To bardzo dobra formuła, bo nie wymaga zaciągnięcia kredytu, a otrzymuje się mieszkanie bardzo komfortowe, wyposażone odpowiednio, więc też zachęcam do tego, żeby zainteresować się tą perspektywą i tą formułą mieszkalnictwa w mieście. Oprócz tego za chwilkę podpisujemy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy dofinansowanie, o które się bardzo staraliśmy, 5 milionów złotych w ramach ciepłego mieszkania i to są pieniądze, które będą przeznaczane na modernizację zasobów komunalnych, czyli we współpracy z najemcami będziemy modernizować, wymieniać źródła ciepła, ale też okna, drzwi, instalacje w zasobach komunalnych. To też bardzo poważna i bardzo ważna z punktu widzenia miasta inwestycja, bo z jednej strony poprawia komfort życia naszych mieszkańców, z drugiej strony ogranicza niską emisję, co jest też bardzo ważnym elementem w mieście. No i wszystkie inwestycje termomodernizacyjne. To również powolutku będziemy się z tym tematem mierzyć. Termomodernizację wszystkich budynków użyteczności publicznej. To jest temat, który będziemy realizować oczywiście nie w 2024 roku. W 2024 roku rozpoczynamy, natomiast to jest realizacja 2025-2026. Oczywiście również wiele miękkich projektów. Czekamy na rozstrzygnięcie dużego, miękkiego projektu, który będzie dedykowany naszym mieszkańcom. Wszystkim i maluszkom, i dzieciom, i młodzieży, i osobom starszym. Chcemy zintegrować na nowo miasto, zaprosić do współpracy, dbać o kompetencje naszych mieszkańców tak, aby wszystkim nam żyło nam się po prostu w naszym mieście jak najlepiej. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej Gminy Pieszyce.